Dzisiaj zapraszamy Państwa razem z nami na wycieczkę rowerową szlakiem unijnych projektów. Będziemy dzisiaj odwiedzać takie inwestycje jak budowa systemu łódzkiej kolei aglomeracyjnej, gminno-parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Nowosolnej, Park Kulturowy Miasto Tkaczy oraz inwestycje z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które są czynione przez różnego rodzaju firmy w Parku Przemysłowym Boruta w Zgierzu. Bardzo się cieszę, że uczestnicy wycieczki rowerowej przyjechali na dworzec Łódź Widzew, ponieważ tutaj chcemy ją opowiedzieć o projekcie łódzkiej kolei aglomeracyjnej. To szybkie, nowoczesne pociągi, które od czerwca 2014 roku będą jeździły po torach województwa łódzkiego. Znajdujemy się na dworcu Łódź Widzew także dlatego, że w okolicy dworca będzie budowane nasze zaplecze techniczne, gdzie te pociągi będą myte, konserwowane, czyszczone, więc będą absolutnie bezawaryjne. Cieszę się, że uczestnicy wycieczki tutaj mogli poznać nasz projekt i zachęcam do podróżowania naszymi pociągami. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo wiecie, ile flaga unijna ma gwiazdek. Ja wiem. Na pytanie Pan zadaje. Nazywam się Ewa Kielich, od 2 lat pracuję w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii. Jest to instytucja samorządowa, która powstała prawie 3 lata temu. Do naszych zadań należy głównie organizowanie czasu wolnego dzieciom i prowadzimy zajęcia z zakresu ceramiki artystycznej, papieroplastyki, są zajęcia językowe, głównie język angielski w tej chwili, tańce integracyjne różnych narodów, które cieszą się dużą popularnością. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzania nas, zapraszamy do naszego obiektu, ale też zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Witamy serdecznie w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. Spotykamy się tutaj i mówimy o tym, czym jest Park Kulturowy, jakie znaczenie było dla nas tego Parku Kulturowego w całym regionie, ale też jakie znaczenie miało pozyskanie środków z funduszy europejskich i z mechanizmów norweskich. Jak Państwo widzicie, jesteśmy przy budynkach, które przez lata czekały na odzyskanie swojego blasku. To budynki, które mówią o świetności Zgierza, ale też i całego regionu, bo przypominają nam wreszcie ten wzrost gospodarczy, który następował, a po 1821 roku Zgierz określany był miastem cudu gospodarczego. Niezmiernie cieszę się, że właśnie w dniu dzisiejszym tutaj się spotykamy. Ten budynek został wybudowany w ramach regionalnego programu operacyjnego.